Mam nadzieję, że się zrelaksuje i będzie dzieckiem. Zapomni o części tych wspomnień i będzie dzieckiem. Wszystkie te dzieciaki zasługują na to, żeby być dziećmi. Nie zasłużyły na przeżywanie wojny. Byłem żołnierzem. Pozbawiałem inne dzieci dzieciństwa w Iraku. Nie mogę tego zmienić, ale może uda mi się pomóc tym dzieciom. Wszyscy jesteśmy poranieni. To nie pomaga tylko dzieciom i matkom, ale także weteranom. Innym ludziom, którzy też mają problemy. Wszyscy zasługujemy na drugą szansę. Wszyscy zasługujemy na to.